Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Jak mogliście zauważyć, poprzedni filmik to był haul z niemieckiego Primarka. Jeśli jeszcze nie oglądaliście tego filmiku, zostawiam Wam oczywiście linka na dole. Dziś natomiast zapraszam Was na haul z Niemiec. Będą to kosmetyki, dokładnie kosmetyki Balea z niemieckiego DM-u. Będą też takie jakieś rzeczy jedzeniowe, co warto kupić, jeżeli wybieracie się do Niemiec. Ja Wam podpowiem może. Takie moje must have. Także zaczynamy, słuchajcie. Jeśli chodzi o produkty Balea, pielęgnacyjne, kosmetyki Balea, to są kultowe kosmetyki, które są świetne, które wiele osób poleca i bardzo lubi, w bardzo niskich cenach. Dostępne są właśnie w DM-ie. I pamiętam jeszcze te czasy na YouTubie, kiedy wszystkie youtuberki, vlogerki, kiedy tylko były, słuchajcie, w Niemczech, odwiedzały DM, kupowały produkty Balea albo Alverde. Ja mieszkając w Londynie, pamiętam, dostałam kiedyś paczkę z Niemiec od swojej Wicki. Nie dostałam tam chyba dwa żele pod prysznic Balei i byłam bardzo, bardzo zadowolona. Ja nigdy nie byłam jeszcze w drogerii DM, natomiast Krzysiek miał tą okazję, więc powiedziałam, leć, kup mi produkty Balea. Zaczynam od kosmetyków, słuchajcie. Pierwsza rzecz to jest nic innego jak żel do golenia. I słuchajcie, piękna szata graficzna, jeżeli chodzi o te produkty. Ja po niemiecku nie będę Wam czytać, nie będę Wam nic tłumaczyć, bo ja niemieckiego nie znam, nie będę kaleczyć języka. Także pierwsza rzecz, o którą poprosiłam, to właśnie żel do golenia. I tutaj prezentuje się tak. Kolejna rzecz to jest nic innego jak pianka do golenia i to jest jakaś limited edition white chocolate. Pianka do golenia, żel do golenia, to jest takie moje must have w mojej łazience, więc stwierdziłam, że niepotrzebne mi jakieś tam inne kosmetyki, tylko stawiam na piankę i na żel. Także zobaczcie, to jest limited edition, patrzcie jakie słodkie opakowania. Też nie będę Wam mówić cen, ale ceny się wahają do 1 euro, euro 50, 2 euro, coś takiego. Żele chyba kosztowały niecałe euro albo 55. eurocentów, no nie jestem pewna. Dobra, kolejna rzecz to suchy szampon. Bardzo chciałam przetestować suchy szampon właśnie z Balei, Fruity Dreams, i ja uwielbiam suche szampony z Batiste, natomiast nadarzyła się okazja, więc poprosiłam Krzyśka też o właśnie suchy szampon z Balei. Koniecznie dajcie mi znać, czy używacie suche szampony z Balei, czy lubicie, czy są fajne, czy się sprawdzają. W ogóle jakie kosmetyki marki Balea polecacie? Dajcie mi koniecznie znać, bo ja się tak zajarałam tym wszystkim, że myślę, że za jakiś czas pojedziemy może na wycieczkę do Berlina. Zobaczymy. Kolejna rzecz to są, słuchajcie, pianki. To są mgiełki do twarzy i tutaj mam mgiełkę do twarzy, taka wodna mgiełka do twarzy o zapachu watermelon, czyli arbuzowa. Myślę, że będę trzymała je sobie na takie upalne, ciepłe dni dla orzeźwienia. Także mgiełka do twarzy arbuzowa brzmi świetnie. I kolejna mgiełka wodna to mgiełka kokosowa, także arbuz i kokos. Must have, słuchajcie, moi ulubieńcy. Kolejna rzecz, którą Krzysiek wyhaczył i powiedział, chcesz? Więc mówię tak, przetestuję. Jest to szampon i tutaj z tej strony mamy szampon, a z tej strony mamy odżywkę. Bardzo pomysłowo, zobaczcie jaka szata graficzna, limited edition i to jest oczywiście arbuz. Dajcie znać, czy też używałyście ten produkt, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i oczywiście tutaj mamy chyba płyn. Exotic Dream i on chyba kosztował właśnie ponad 2 euro, natomiast tutaj jest aż 500 ml, no i patrzcie, jakieś kwiatuszki, taka Copacabana, kokosy, kwiaty, palemki, także też nie mogę się doczekać, aż no po prostu wleję sobie ten produkt do wanny i będę się rozkoszować i wydaje mi się, że to jest płyn. Do kąpieli po prostu. Dobra, no i co? I trzy żele, tutaj też nie szaleliśmy. Mam tutaj dwa żele z limited edition i proszę bardzo. Pierwszy prezentuje się tak. No te szaty graficzne, słuchajcie, są świetne. Made with love. Pierwszy żel, drugi żel i mam tu jeszcze, to jest chyba też żel, słuchajcie, krem, jakiś kremowy, a może krem pod prysznic? Bo to wydaje mi się, że jest żel, a to słuchajcie, czy to jest też podprysznic, krem podprysznic? Chyba tak, dajcie znać. Także to wszystko, jeżeli chodzi o produkty kosmetyczne marki Balea z DM-u. Teraz Wam pokażę takie rzeczy jedzeniowe, trochę śmieciowe, słuchajcie, co warto przywieźć sobie z Niemiec. U nas mamy na pewno tę markę w Polsce, natomiast nie mamy tych oto sosów akurat. I tutaj mam Red Bean Western Sauce, prezentuje się tak. Czyli jakiś sos z czerwonej fasoli, bardzo fajny do mięsa, bardzo fajny do steków. No i Krzysiek wziął właśnie
właśnie ten, wziął curry, bo ja uwielbiam curry. Takich u nas jeszcze nie widziałam sosów w Polsce, dajcie znać czy są, ale wydaje mi się, że tych smaków akurat nie ma. Także tutaj mam curry, tutaj mam ten fasolowy, mam jeszcze mój ukochany sweet chili, który wygląda tak. I jeszcze jakaś taka nowość, nigdy nie próbowaliśmy, to jest white barbecue sos. Też czy do burgerów, czy do mięsa, do steków. Takie sosy myślę, że naprawdę warto sobie przywieźć, bo są naprawdę niedrogie i bardzo, bardzo dobre. Kolejna rzecz to są sery. Ja znam te sery, kiedyś je też już dostaliśmy wiele razy i też mówiłam Krzyśkowi przywieźć chociaż dwa opakowania tych serów, także zerknijcie sobie, to są takie sery à la camembert, brie, naprawdę są bardzo dobre, że my już mieliśmy okazję ich próbować i są naprawdę dobre, no więc dwa takie sery. Kolejna rzecz to herbatki, słuchajcie, w ogóle Krzysiek przywiózł jeszcze jakieś tam alkohole, więc tego już wam nie będę pokazywać, przywiózł dzieciom zabawki, więc tego też już nie będę pokazywać, bo dzieci już się cieszą i po prostu nie będę im na potrzeby filmu zabierać. Winko, alkohole, kiełbaskę niemiecką, słuchajcie. Także o, takie jakieś rzeczy jedzeniowe. Tutaj mamy Earl Grey, jak wiecie, my uwielbiamy Earl Grey, więc tych jeszcze nie próbowaliśmy. To jest jakaś bio Earl Grey, więc z miłą chęcią sobie po prostu popróbujemy, bo jak wiecie, my z Krzyśkiem uwielbiamy herbaty Earl Grey pić sobie z mlekiem. Kolejna rzecz, której nie mogło zabraknąć, słuchajcie, to są te chipsy. Misie, tak zwane misie. To są chipsy mojego dzieciństwa, więc Krzysiek stwierdził, że jak jest w Niemczech, nie ma w ogóle opcji, żeby tych chipsów nie przywieźć. Przyniosłam wam te zielone, bo już Krzysiek z Leosiem te czerwone odpakowali i sobie zajadają, także to jest must have. Dajcie znać, czy jedliście za dzieciaka te misiaki, czy nie. Jeżeli nie, to jeżeli będziecie w Niemczech, o, tak mi się powiedziało, to spróbujcie, bo naprawdę są bardzo, bardzo spoko. No i oczywiście, jeżeli haul z Niemiec, więc nie mogło zabraknąć Haribo. Haribo są u nas w Polsce, natomiast no, to tak wiecie, jechać do Niemiec, nie kupić Haribo. Ja na przykład nie jadam żelek w ogóle, nie lubię, nie mój klimat, natomiast Krzysiek sobie lubi od czasu do czasu. Leosiowi też damy od czasu do czasu, także Haribo to zdecydowanie tak, polecam przywieźć. Takie rzeczy jedzeniowych mamy jeszcze ten ser, kiedyś go również jedliśmy i bardzo, bardzo nam smakował. To jest taki żółty ser, słuchajcie, z przyprawami, to jest chyba bazylia, tu jest, wydaje mi się, on jest bezlaktozowy, ale to tym się nie sugerujcie, jest naprawdę bardzo dobry. Tymianek, jakieś tam przyprawy, zioła, naprawdę jest przepyszny. Także to kolejna rzecz, odkładam sobie tutaj. Kolejna rzecz to jest kawa. Ta kawa ziarnista jest bardzo dobra i ta kawa powędruje do mojej mamy. Już kilka rzeczy dostała, natomiast jeszcze chciałam wam pokazać tą kawę. Jeżeli szukacie dobrej, ziarnistej kawy, to ta jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, bo już ją kupowaliśmy, już ją testowaliśmy, także kawa jak najbardziej opłaca się w fajnej cenie. Te zakupy akurat Krzysiek robił w Realu. Tak. No i też fajne must have, które też mogę wam polecić, to są takie chlebki, małe grzaneczki, no one są naprawdę pyszne. I tutaj mamy smak, one tutaj są, czekajcie, z serem i z, tak, ser i czerwone papryczki jalapeno. Chyba tak, dobrze mówię. A tutaj mamy już takie musztardowo-miodowe. Naprawdę fajne do przegryzki, do piwka na jakąś imprezkę. Jeżeli lubicie coś sobie przekąsić, to warto je sobie przywieźć. Są jeszcze chyba ze śmietaną i ze szczypiorkiem. Także to też zapamiętajcie, bo jest naprawdę pyszne i godne uwagi. Lili dostała też prezent, całe opakowanie takich kabanosków. Przyniosłam tylko jednego, żeby wam pokazać. Tutaj dla Leosia toffee popcorn i ten popcorn w Primarku Krzysiek i jego znajomy kupili, także popcorn, proszę bardzo. W ogóle jest dużo fajnych popcornów w niemieckich supermarketach, nie to co u nas, bo u nas nie ma w ogóle wyboru. Tam są jakieś o smakach precelków, karmelu, no naprawdę do wyboru, do koloru. I oczywiście czekolady Ritter Sport, chyba tak. To są bardzo kultowe czekoladki, bardzo często można je dostać już w Polsce, tutaj fajnie cenowo też wypadają i tutaj mamy taki zestaw mini tych czekoladek, także polecam. Wszystkie smaki, słuchajcie, jakaś jogurtowa, orzechowa, marcepanowa, dajcie znać, czy kojarzycie te czekolady. Polecam, bo są naprawdę świetne. Można je dostać w Polsce, ale chyba cenowo też wypada lepiej kupić je w Niemczech. Boże, jeszcze tutaj jest salami, bo resztę wędlin schowałam, ale chciałam wam akurat pokazać tą bagiet salami, bardzo, bardzo dobra, także bardzo duży wybór salami. I słuchajcie, dla Leosia
płatki. On najbardziej lubi jakieś tam czekoladowe, więc Krzysiek stwierdził, że weźmie mu takie oto płatki do mleka. Płatków do mleka wybór jest też naprawdę ogromniasty. I ostatnia rzecz to taki miks, coś dla Leo, raz na jakiś czas, żelki, lizaki, no wiecie, trzeba coś dziecku kupić, prawda? Słodkiego, żeby było zadowolone i miało satysfakcję. Także słuchajcie, no to by było na tyle. Co warto kupić w Niemczech? Mój haul kosmetyczno-jedzeniowy. Jeżeli wy coś polecacie, koniecznie, koniecznie napiszcie na dole, jeżeli chodzi o kosmetyki, jeżeli chodzi o dem, jeżeli chodzi o słodycze, o jedzonko, piszcie, 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 bo ja po prostu mam misję kiedyś w jakimś tam czasie udać się do Berlina na shopping. A co? Samochodzikiem. Pokazuje mi ponad 7 godzin, więc to nie jest jakoś tak bardzo, bardzo daleko, więc piszcie koniecznie, co polecacie. A tymczasem dziękuję Wam za mile spędzony czas. Pozdrawiam serdecznie, przysyłam buziaczki. Mua, hejka. Pa, pa!